Hej, hej, hej. No, to panie i panowie, po 3,5 roku ściągam NHD14 z i7-4960X. Dlaczego to ważne, że po 3,5 roku? Bo tam pod spodem jest ciekły metal. Będzie po raz pierwszy zdjęcie i zobaczymy, jak to zadziałało dla IHS-u i dla coolera. No, to tak jak, że tak powiem, widać. Procesor ma na sobie warstwę ciekłego metalu, który już zasechł i nie jest ciekły. A jak również cooler oberwał, ale tak przypominam, że ten CPU działał na 4,5, 4,8 GHz bez najmniejszych problemów. Stąd zobaczymy, co przy czyszczeniu IPą się okaże i będzie jasność co i jak. Czy tutaj mamy z powrotem, możemy go przywrócić do
pierwotnych, jak gdyby prawie pierwotnych parametrów w sensie gładkości i tam pewnie może trzeba go zeszlifować troszeczkę, ale myślę, że będzie ok. No i co ciekawe, to pod warstwą utlenionego ciekłego metalu jest warstwa płynnego ciekłego metalu, który jest ładny, srebrzysty i w ogóle. Natomiast ślady na kulerze zostały i nie są łatwe do starcia z IPą i ręcznikiem papierowym. Patrzymy dalej, coś się wydarzy. No i już wiemy, że łatwo to nie zejdzie, więc trzeba wyciągnąć procesor, bo nie mam zamiaru mieć brudnych kawałków papieru w sokecie, więc trzeba to wyjąć.
No, to teraz już znamy wynik, czyli ciekły materiał jak najbardziej nadaje się na materiał interferencyjny, natomiast problemem jest to, że potem jak będziecie próbowali usunąć warstwę utlenionego ciekłego metalu lub z jonizowanej części IHS-u, to nawet dopóki wcale nawet nie zedrzecie jeszcze tej warstwy, która została, że tak powiem, która się zjonizowała, to i tak nie będziecie mieli żadnej informacji o tym, co to za procesor. Więc jeśli chodzi o sprzedaż, będzie to utrudnione. Tak samo tu, jeżeli Noctua doczyszczę, to prawdopodobnie rowkowanie, które tutaj jest, zniknie, bo będzie tak naprawdę trzeba usunąć całą tą zjonizowaną część. No, zobaczmy, jak pójdzie z IHS-em, z coolerem.
Okej. Czyli mamy tutaj tak naprawdę powierzchnię już gładką, ale coś zjonizowało, więc mamy taki, a nie inny układ. I to już czystsze nie będzie. Znaczy nie ma sensu tego po prostu dalej drzeć, bo tu już nie ma żadnych wystających rzeczy. Czyli podsumowując, czy materiał interferencyjny ciekły metal jest świetny? Jest. Czy spisuje się doskonale? Tak. Czy wymagał wymiany po 3,5 roku? Nie. Czy przy wymianie wszystko jest tak samo jak było? Nie. Nie da się tego doczyścić. Zostają plamy, ślady, a IHS procesora straci informację, co jest, co na nim, co to za procesor jest. Więc tyle jako wynik eksperymentu. Działało świetnie przez 3,5 roku. Czas był wymienić, więc wymieniłem. Sprawdziłem. Ewidentnie jest to i przenikanie jonowe, i utlenianie się materiału. Dziękuję za uwagę.